Witajcie. Dzisiaj kolejny atrybut. Bóg jest duchem. Bóg jest duchem, więc nie posiada ciała. Jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana, cytuję, Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Tak mówił Pan nasz Jezus Chrystus. No niestety w Polsce bardzo często zapominamy o tych prostych słowach i tak wiele do religijności wkrada się różnych obrzędów, pustych często, różnych procesji, różnego chodzenia wokół kościołów i tak dalej. Jednocześnie w Piśmie Świętym widzimy, że Bóg czasami chce przybliżyć nam siebie i używa pewnych porównań właśnie do ludzi. Widzimy taki zwrot, że Jego oczy krążą po całej ziemi, poszukując. Widzimy, że Bóg jakby obejmuje ramionami i wiemy, że Bóg nie ma ciała, jednak te antropomorficzne porównania pomagają nam czasami zrozumieć pewne aspekty Boga. Mówiliśmy o tym, że Bóg nie ma początku, nie ma też końca. Bóg jest wszędzie. Przez to, że Bóg jest duchem, wiemy, że jest wszędzie. Jest w kościele, jest w kaplicy, jest w Twoim i w moim pokoju, jest na zewnątrz, kiedy idziemy do lasu, jest może w pokoju hotelowym, kiedy jesteśmy w jakiejś podróży. Bóg jest wszędzie. Bóg jest duchem i dlatego może być zawsze przy nas. I choć może to wywoływać pewne trudności, bo nie widzimy jako tako Boga, musimy w Niego wierzyć, chodzić w wierze. Zobaczmy, co w Ewangelii Jana, według świętego Jana, w 1. rozdziale czytamy. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. W 6. rozdziale tej Ewangelii czytamy. Nie jakby ktoś widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga. Ten widział Ojca. Tu oczywiście jest mowa Pana Jezusa Chrystusa o sobie, o Jezusie, że tylko On widział Ojca. W liście do Kolosan w 1. rozdziale czytamy. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. W liście do Tymoteusza czytamy w 1. rozdziale a Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. W liście do Tymoteusza czytamy w 6. rozdziale jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział, ani widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. W liście do Rzymian w 1. rozdziale też możemy przeczytać taki fragment. To bowiem co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Widzimy tutaj, Paweł apostoł pisze, że Boga można poznać przez Jego stworzenia. Zobaczcie, jeżeli popatrzymy na świat wokół nas, to widzimy, jak Bóg jest piękny, wspaniały, jak jest mocny. Widzimy to choćby podczas burzy, podczas sztormu. Widzimy, jak jest precyzyjny, patrząc choćby na ludzkie ciało, że funkcjonuje. Widzimy, jak jest majestatyczny. Patrzymy na góry i widzimy, jak jest potężny, wielki. Widzimy, że Bóg jest suwerenny, że Bóg jest niezwykły, kontroluje wszystko, panuje nad wszystkim, planuje wszystko. W Piśmie Świętym czytamy, że Bóg kieruje wiatrem, kieruje burzami, powoduje, że trawa rośnie, powoduje, że ptaki latają i są karmione. I na koniec jeszcze tego jakby zachwycenia, bo patrząc na naturę możemy naprawdę zachwycić się Stwórcą. To nie powstało ze zderzenia cząstek jakichś i przypadku, tylko patrząc na stworzenie, widzimy Jego Stwórcę, doskonałość Stwórcy. Myślę, że warto wrócić jeszcze do fragmentu z pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Jana, tych słów Pana Jezusa: Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Te słowa Pana Jezusa stawiają w zasadzie przed nami dwie możliwości. Albo to był szaleniec, albo faktycznie Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest tym, za kogo się podaje. My wierzymy i całe Pismo Święte o tym mówi, że Pan Jezus jest tym, za kogo się podawał, i dlatego uznajemy, że każde Jego słowo jest prawdą. Na koniec może jeszcze dodałbym taką małą dygresję, ponieważ jeżeli uznamy ten atrybut Boga za prawdziwy, to ma to pewne konsekwencje. Zobaczmy, w Kościele rzymskokatolickim bardzo często mówi się o pewnych pośrednikach, o tym, że ktoś, kto poszedł do nieba i został uznany przez Kościół za świętego, może być pośrednikiem do Boga w jakiejś sprawie, o tym, że Maria jest takim pośrednikiem, taką pośredniczką. Teraz zastanówmy się nad tym pomysłem pośrednictwa w zestawieniu ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym. Jeżeli Bóg jest wszędzie, to widzi każdy Twój czyn. Wiemy, że tak jest. Bóg zna też Twoje serce w każdej chwili. Zna każdą Twoją i moją myśl. Widzi to i naprawdę bardzo się wysilałem, jak można wobec tych faktów stwierdzić, że pojawia się jakaś koncepcja pośrednika w niebie. Jeżeli Bóg jest tutaj, między nami, słyszy każde moje słowo, widzi i zna każdą moją myśl, to naprawdę nie mogę pojąć, dlaczego miałbym się zwracać do kogoś, kto jest tak daleko, zakładam, że w niebie, ci święci, i oni mieliby przyjść jakby do jakiegoś Boga. W ogóle ta koncepcja cała tego pośrednictwa jest tak sprzeczna ze Słowem Bożym, że to jest ciężko zrozumieć. W kolejnych atrybutach będę jeszcze o tym mówił. Jest tam pewna idea takiego jakby Boga, który gdzieś chodzi, nie wiem, po jakiejś łące i ktoś przychodzi do niego, na przykład Maria, albo ojciec Pio, albo jakiś święty Maksymilian, załóżmy, może Jan Paweł II, podchodzą do niego i przynoszą mu jakieś prośby od ludzi z ziemi. No naprawdę to jest bardzo mocno sprzeczne z tym, co czytamy w Piśmie Świętym. Z tym jednym atrybutem, a w kolejnych atrybutach, jak będziemy omawiać, zobaczycie jeszcze więcej sprzeczności. Dzisiaj tylko sygnalizuję. Weźcie Księgę Ezechiela, Księgę Daniela, Księgę Izajasza i Księgę Objawienia, gdzie znajdujemy opis Boga i opis nieba. To nie wygląda jak łąka, nie wygląda jakby Pan Bóg się gdzieś przechadzał i rozmawiał sobie z ludźmi. Zachęcam, weźcie Pismo Święte i poczytajcie. Dojdziemy do tego atrybutu Boga, ale na dzisiaj to jest szok. Takie pośrednictwo tak rozumiane, tak nauczane, świadczy niestety bardzo mocno przeciwko ludziom, którzy tego nauczają. Nie znają Boga. Nie wiem, jak wyimaginowali sobie tego Boga. Zachęcam Cię, jeżeli tak myślisz, jeżeli wierzysz w pośrednictwo, zachęcam Cię, czytaj Pismo Święte, czytaj Biblię, zobacz, jak wygląda niebo, co się tam dzieje i jakie jest miejsce Boga, jak wysokie, a jak niskie jest ludzi. Zobacz relacje pomiędzy nimi, zobacz, co czynią aniołowie, cheruby, serafinowie, zobacz, co wszystkie istoty czynią. Bóg jest święty, święty, święty. To się dzieje w niebie. Nie rozmowy o ludziach, którzy są na ziemi. a jednocześnie Bóg jest tak blisko nas, tak blisko każdego z nas. Chwała Bogu za to. Amen.